Swojak to jest organizacja, można powiedzieć, przedsiębiorców i rolników, która zrzesza zarówno przedsiębiorców i rolników oraz działaczy społecznych, którzy chcą coś w Polsce zmienić oraz zadbać o swoje interesy. Do naszego sztandarowego projektu należy kampania Swój do swego po swoje. Jest to kampania, która promuje patriotyzm konsumencki, a patriotyzm konsumencki polega na tym, że nakłaniamy do tego, zaznaczam dobrowolnie, żeby pan jako konsument kierował się nie tylko ceną i jakością, ale żeby też pan, jak ma pan porównywalny produkt, żeby pan kupował produkt polski, krajowy, regionalny. Ten pomysł to jest tak naprawdę odpowiedź na potrzeby, tak? Bo o ile, powiedzmy sobie szczerze, mamy dobre polskie produkty i ludzie już o tym wiedzą, konsumenci o tym wiedzą, że one są dobre, ale te produkty, aby się bardziej rozwinęły i mogły też w ten sposób rozwinąć polską gospodarkę, tak naprawdę potrzebują pomocy przy nagłośnieniu i przy promocji oraz przy tak naprawdę uświadamianiu społeczeństwa, że jeżeli my będziemy wydawać pieniądze w Polsce polskiego producenta, to te pieniądze będą do nas wracały. Polskie produkty, polskie usługi w polskim kraju mają gorszy start? Tak, mają gorszy start według nas. Nie ma wcale wolnego dostępu do rynku. Tak naprawdę w tej chwili korporacje mają monopol, mają dużo większe możliwości oddziaływania i konkurowania ceną, marketingiem, nawet i dumpingiem cenowym, co się bardzo często zdarza, więc my uważamy, że trzeba wspierać polskie MŚP przez raz informowanie, przez nakłanianie do kupowania u nich produktów oraz przez działalność, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale lobbingowo na rzecz zmiany polskiego prawa. Z drugiej strony ja zauważam, że być może nie za wszystko należy winić zagraniczne bądź jakieś wielkie koncerny, nawet polskie, bo to chyba tkwi w naszej mentalności. To od nas należałoby zmienić te postawy kupujący, handlujący. Dokładnie tak, ale niech pan redaktor zwróci uwagę, że do tanga trzeba dwojga. Korporacje, gdyby same chciały, to tak naprawdę nic by nie zrobiły bez pomocy czy polskich polityków, czy gmeraniu przy polskim prawodawstwie, a tego się nie da robić bez nas, czyli polityków i naszych przedstawicieli, to raz. A druga sprawa jest taka, że gdyby społeczeństwo było bardziej, jakby to powiedzieć, przygotowane i bardziej, jakby to powiedzieć, poinformowane, starałoby się budować te nawyki konsumenckie, to nie byłoby takiego kłopotu. Tak naprawdę do Swojaka mogą dołączyć wszyscy, bo to nie jest organizacja zamknięta tylko i wyłącznie na producentów i na rolników. Wynika to z tego, że my chcemy budować społeczność, czyli nie tylko dla jednej grupy ludzi, ale chcemy tak naprawdę doprowadzić do współpracy konsumenta z przedsiębiorcą, więc przyjmujemy wszystkich. Oczywiście każdy musi się stosować do naszego statutu. Te spotkania są otwarte, można śledzić na naszej stronie internetowej, a tak naprawdę wystarczy wysłać do nas zgłoszenie bądź zadzwonić do jednego z naszych koordynatorów, ambasadorów i przez to już wchodzimy do następnego etapu, czyli jest ten pierwszy kontakt, sprawdzamy, czy ta osoba, jak to mówią, może do nas dołączyć, czy nie, bo powiedzmy sobie szczerze, że prowadzimy jednak ostrą selekcję, bo wielu ludzi chciałoby działać, a niekoniecznie mogliby pomóc w promocji polskiego kapitału i polskich produktów. Ja wiem, że rodem jesteście z Podkarpacia, bądź gdzieś tam w tych okolicach, natomiast czy Swojak obecny jest już na terenie południowego Podlasia, północnej Lubelszczyzny? Mówię o Białej Podlaskiej i szeroko rozumianych okolicach. Zaproszenie pani Ewy Koziary, jeszcze raz do tego wrócę. Spotkanie Białej Podlaskiej i Tucznej. Czy to jest początek właśnie pączkowania organizacji tutaj, czy już mamy tu takie doświadczenie? Powiem panu szczerze, tak naprawdę my działamy od czasów studenckich, jeszcze jako, można powiedzieć, młodzi zapaleńcy, ale no postanowiliśmy jakoś sprofesjonalizować nasze działania. Ten cały etap rozpoczął się kilka miesięcy temu. Tak naprawdę zbudowaliśmy dopiero podwaliny. Oczywiście my sobie działamy na terenie Podkarpacia, ale jak to mówią, podjęliśmy decyzję, że zaczynamy ekspansję też na pozostałe województwa. Tutaj na zaproszenie pani Ewy mam okazję spotkać się z państwem w Białej Podlaskiej, ale już niedługo będzie Lublin, Zamość, także będzie tych spotkań więcej, na pewno będziemy je ogłaszać.